Witaj w Kalyani Yoga & Qigong. Kiedy tylko mogę, korzystam ze słońca i z jakiegoś przyjemnego miejsca, gdzie mogę dla Ciebie nagrać nowe wideo. I kontynuujemy wiosnę, temat wiosny, czyli wątroby i pęcherzyka żółciowego. W ostatnią sobotę odbył się kurs, który trwał 6 godzin. Były to praktyki dla wzmocnienia chi, wątroby i pęcherzyka żółciowego, czyli woreczka żółciowego. I właśnie podczas tej praktyki, podczas tych ćwiczeń, jeden malutki element praktyki, która nazywa się niebiańsko zakochani, Heavenly in Love, to jest omywanie ciała chi. Tak jak omywanie ciała wodą, my omywamy ciało naszym chi, chi z Matki Ziemi, czy chi z Twojej wyższej jaźni, z gwiazdy. Zapraszam Cię do tej praktyki, w której wyjaśnię bardziej, o co chodzi. I jest to praktyka, która też doenergetyzowuje ciało, uspokaja, daje poczucie bezpieczeństwa, ale też właśnie jest to praktyka, która porusza chi przez meridian woreczka żółciowego, czyli pęcherzyka żółciowego, dzięki czemu poczujesz więcej szacunku do siebie, do swoich decyzji, więcej odwagi, radości bycia sobą, co nie znaczy, że masz zostać w tym miejscu, w którym jesteś, wręcz przeciwnie, ta autentyczność w byciu sobą i odwaga w pokazywaniu siebie po to, aby dawać innym, aby siebie doceniać, aby doceniać też to, co jest, doceniać innych ludzi, pozwala nam na wewnętrzny rozwój i sięganie coraz wyżej naszych nieskończonych możliwości, naszego potencjału, z jakim przychodzimy do tego cudownego ciała. Doskonała praktyka na moment zatrzymania przy świątecznym zamieszaniu, również przy problemach z trawieniem, ale przede wszystkim też w momencie, kiedy poczujesz, że potrzeba Tobie trochę więcej uczucia, szacunku do siebie i respektu do Twoich granic, do tego, jakie jest Twoje zdanie na różny temat i do tego, jak żyjesz. Zapraszam Cię do otaczania siebie kokonem światła. Rozluźnij całe ciało. Stań ze stopami na szerokość bioder lub ramion, jeśli potrzebujesz trochę szerzej ustawić stopy. Popatrz, czy są równoległe do siebie i czy palce skierowane są lekko do środka. I zacznij otrząsać całe ciało w taki sposób, aby je rozluźnić. Może to być ruch absolutnie niesymetryczny, wolny, swobodny. Możesz dodać do tego jakiś jeszcze dźwięk dodatkowy, który możecie też rozluźnić w różnych kierunkach. Możesz otrząsać ramiona, całe ciało, a następnie zacznij otrząsać nadgarstki w dół. Skierowane palce w dół, w stronę ziemi. Twoja kość ogonowa jest skierowana w stronę ziemi i czujesz wydłużanie kręgosłupa. Broda jest w stronę gardła, czubek głowy w stronę nieba, pachy szeroko i w przód. Dociskasz do ziemi bardziej przód Twojej stopy, a dokładnie przestrzeń między poduszkami na stopie. Poduszkami stopy do góry, nad głowę. Aby przywitać wiosnę na zewnątrz. W dół. W tył za plecami. Przód. I powoli zatrzymuj ciało. Kiedy już się zatrzyma, poczuj, jak wibracja jest jeszcze wewnątrz Twoich dłoni.
i rozchodzi się na całe Twoje ręce i również na całe Twoje ciało. Może to być delikatne uczucie mrowienia, ale nie drętwienia. I idąc za tym odczuciem, zacznij poruszać brzuchem w prawo i w lewo. Jeśli Ciebie to rozluźnia, to jeszcze pozwól sobie na wdech i wydech. Zawsze staraj się znajdować również taki róg, który otwiera przestrzeń pod pachami. Możesz zauważyć, że właśnie to jest bardzo rozluźniające, odprężające. I teraz otrząsanie ciała w taki sposób, w jaki otrząsają się zwierzęta. Z wody lub z emocji. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Na pewno sprawi to uśmiech i dobry nastrój w całym ciele. Ok. Jeszcze mała rozgrzewka. Ułóż dłonie w kubki energii, to znaczy wszystkie palce razem, tak aby tutaj w punkcie leogong powstało zagłębienie. Stopy są tym razem naprawdę na szerokość ramion, czyli dosyć szeroko i stabilnie na ziemi. I będziesz przenosić ciężar ciała z prawej nogi na lewą, robiąc skręt, luźno trzymając ręce i podczas tego skrętu Twoja lewa dłoń idzie w kierunku ramienia, czyli upada za ramię na bark, a Twoja prawa stopa wykręca się do góry i Twoja prawa ręka uderza nerkę. Taka koordynacja ruchów, ok? Potem wracasz, przenosisz ciężar ciała na swoją prawą nogę, prawa ręka za ramię, lewa ręka do nerki i lewa noga do góry i w tył. Jeśli możesz, zrób skręt również patrząc w tył jak najdalej oczami. Okej. I wydech. W ten sposób aktywujesz meridian poręcza żółciowego i nerkę. I również wprowadzasz w ruch swoje biodro. Jeśli masz jakiś projekt z kolanami i czujesz tutaj napięcie albo ból, zrób bardzo prosty skręt, niezbyt daleko w tył. Jeśli możesz, popatrz jeszcze w tył. Oczywiście dostosuj tempo tego ruchu do siebie, jeśli czujesz jakieś zawroty głowy lub trudności w utrzymaniu balansu, to zwolnij. Na przykład tak. Potem postaw stopy i zacznij jeszcze wykorzystywać ruch, który przed chwileczką był również po bokach ciała. Oklepując boki, również miejsca, przez które przepływa meridian woreczka żółciowego. I też kręcąc kręgosłupem, wyprostowanym kręgosłupem. Poczekaj, aż dłonie i ręce zatrzymają się same. Ok. Teraz unieś dłonie wnętrzem w stronę nieba. Przysiądź w quad, to znaczy w najprostszy sposób tłumacząc, kiedy stopy stoją równolegle do siebie i dobrze przymocowane do ziemi, czyli palce, poduszki na stopie, punkt yang chuan, między poduszkami na stopie, pięty, zewnętrzne krawędzie są przyklejone do ziemi. W ten czas możesz poczuć, jak kość ogonowa kieruje się w dół, a ty siadasz na takim wysokim stołku. Wdech, unosisz ręce ponad głowę lub trochę niżej, w zależności od tego, jakie masz warunki w ciele. Wydech w dół. Każda opcja jest dobra. Byle nie sprawiała tobie bólu. Wdech. I spokojny wydech w dół.
I wyobraź sobie i poczuj, jak z wdechem twoje ręce same unoszą się do góry, a z wydechem spokojnie opadają w dół. Lekko dociskasz logon w przód z uczuciem głaskania miękkiego jedwabiu. Nie zginasz brzucha, kość ogonowa cały czas w stronę ziemi. Wdech. I spokojny wydech w dół. Wdech. I spokojnie w dół. Tę praktykę możesz wykonywać bardzo spokojnie i też dłużej. Jeśli masz na to czas i też potrzebujesz uspokojenia, wyciszenia, luźno puszczasz pachy, łokcie, nadgarstki, palce są cały czas skierowane w stronę nieba. I ostatni raz. Spokojnie. Z wydechem. Teraz będzie trochę szybciej. Wdech. I spuść ręce bardzo swobodnie w dół. Od razu wykorzystaj powrót tych rąk, unosząc je do góry wnętrzem. Tak jak poprzednio. Czyli wydech, wdech. Możesz trochę niżej, na poziom oczu. To ćwiczenie pozwoli Tobie zapobiec problemom czy projektom zdrowotnym związanym z ramionami, z barkiem, z łopatkami. Zamarznięte ramię, ból w ramieniu. Kiedy będziesz robić to codziennie, bardzo możliwe, że twoje ramiona będą zdrowe i sprawne. Okej. Kiedy będziesz już na poziomie dolnego dantien z rękoma, pozwól im bujać się w przód i w tył jak huśtawka. Troszeczkę możesz to aktywować również stopami. Kiedy dłonie idą w przód, pięty, kiedy w tył, palce do góry. Luźno puszczone ręce. Ta praktyka będzie wspierać twoje jelita. Jelito grube, jelito cienkie. Jeśli ręce wiszą zupełnie swobodnie w dół, nie zginaj ciała, nie zginaj tułowia. Utrzymuj pionowe wyrównanie, czyli kość ogonowa w dół. Czubek głowy w stronę nieba. Krew spływa teraz do czubka palców twoich dłoni, do miejsc, w których znajdują się meridiany jelita, cienkiego i grubego, również płuc i serca, potrójnego ogrzewacza i osierdzia. Tak do kompletu. Okej. Tę praktykę również możesz wykonywać trochę czasu. Jako oddzielną praktykę, na przykład rano, żeby podnieść wibracje w ciele i temperaturę ciała. Jeśli masz tendencję do odczuwania chłodu wewnętrznego. Okej. To zaczynamy praktykę wspierającą twój woreczek żółciowy, ale też twoje poczucie godności, szacunku do siebie, twojej decyzyjności, odwagi, bycia sobą, pokazywania siebie światu, po to, aby dawać innym, po to, aby czuć, jak doceniasz siebie i jak doceniasz innych i świat. Stojąc już ze stopami na szerokość bioder, poczuj swoje pionowe wyrównanie, to znaczy punkt Yang Chuan,
które znajduje się pomiędzy poduszkami na stopie, sięga głęboko w stronę ziemi. Rozluźnij kolana, biodra i poczuj, jak twoje serce, i twoje uczucie, i twój umysł, i twoje wewnętrzne zmysły kierują się w stronę serca ziemi i swoim wewnętrznym wzrokiem zobacz kobaltowe światło, które reprezentuje Yin Chi Matki Ziemi, energię Matki Ziemi, która zasila twoje ciało, karmi i buduje. Jest przeważającą energią w organach podstawowych, najważniejszych organach wewnętrznych, budujących twoje ciało. Płynie przez ten punkt Yang Chuan, nerka 1, przez całe nogi, jak przez pień drzewa. Przez wszystkie stawy, które są rozluźnione, miękkie. Przez biodra, do nerek. Rozlewa się na całe nerki. I przepływa z nerek do wszystkich organów wewnętrznych w twoim dolnym dantien. Spokojny wdech i wydech. Przepływa teraz do twojego serca i płuc. Spokojny wdech i wydech w obszarze środkowego dantien. Przepływa do gardła. Wzmacnia twoje gardło i umiejętność, możliwość mówienia twojej prawdy. Przepływa do twojej głowy. Spokojny wdech i wydech. Zasila twój górny dantien. Uspokaja nadmiar myśli. I sięga Buahin, punktu na czubku twojej głowy. I stąd otwiera się punkt 100 powodów. Sięgasz do gwiazdy, które były jeszcze bardzo jasne nad twoją głową. Możesz je umiejscowić we wszechświecie, możesz ją umiejscowić tuż nad twoją głową. Jest to twoja gwiazda północy, która prowadzi cię przez życie, reprezentacja twojej wyższej jaźni. Jej złote światło, które widzisz przez twoje wewnętrzne oko, pełne miłości bezwarunkowej, energii leczącej, życzliwości, ciepła, miłości, doceniania. Otacza teraz twoje ciało, spływa w dół i sięga do ziemi. Przechodzi pod stopami i łączy się w jednym punkcie między stopami. Jednym strumieniem płynie w stronę twojego serca. Wdech i z wydechem poczuj, jak rozpływa się na ramiona, łokcie, nadgarstki, dłonie. Złap kulę światła w dłoniach. Trzymając kulę światła, ustaw kolana lekko do środka, w półksiężny i prawą ręką zagarniaj chi od lewej strony. Zewnętrzna krawędź lewej nogi, bok lewej nogi, lewy bark za lewym uchem aż do czubka głowy. I w tym momencie, kiedy jesteś na czubku głowy, twoja głowa jest skierowana w przód, zostajesz i z wydechem twoja prawa dłoń przechodzi obok prawego policzka i prawej części twojego ciała. Bardziej z przodu, niezupełnie z boku i do ziemi. W ten czas jesteś już na lekko ugiętych kolanach. To jak głęboko masz ugięte kolana, jak głęboko się pochylasz, zależy tylko i wyłącznie od twojego ciała. Nie musi to być bardzo głęboki ruch. Wdech, twoja intencja sięga do ziemi. I to ty swoim umysłem
teraz kierujesz chi i w dół. Dlatego w tej praktyce największe znaczenie ma koncentracja. Ruch wygląda w taki sposób. Wdech. Wydech. Staraj się utrzymać pionowe wyrównanie, czyli czubek głowy skierowany w stronę Twojej gwiazdy. Wdech. Najlepiej, jeśli Twoje oczy będą zamknięte. Włączysz swoje wewnętrzne zmysły. Wyłączysz zewnętrzne. Poczujesz wewnętrzne światło. Mądrość Twojej wyższej jaźni, która otacza Ciebie. Wsparcie Matki Ziemi, która otacza Ciebie. Wdech. Poczuj, jak stoisz w godności własnej osoby, pokazując też innym. W jaki sposób mają Ciebie traktować? Jeśli masz respekt i szacunek do siebie, inni również będą mieli szacunek do Ciebie. Respekt i szacunek do Twoich decyzji, do tego, kim jesteś, jaki, jaka jesteś. I spokojnie, wdech. Czuj swoją dłoń na czubku głowy i obserwuj, jak opada w dół. Rozluźnij wszystkie stawy powoli. Wdech, ramię, łokieć, nadgarstek. Dłoń z wdechem unoszą się w górę i z wydechem opadają. Ramię, łokieć, nadgarstek, palce dłoni. Wdech. I zachęcam Cię do praktykowania tej wyjątkowej wyjątkowego ruchu qigong, zagłębiania się, wyłączania umysłu, odczuwania siebie w kokonie światła. Prędkość ruchu dostosuj również do swojego oddechu. Kiedy poczujesz, że możesz już go wydłużyć, zrób to, ale jeśli sprawia Tobie to problem, jest nieprzyjemne, jest za wolny, to zrób troszeczkę szybciej. Ale staraj się znaleźć swój optymalny, powolny ruch. Wdech. Dłoń, która jest na dole, wisi swobodnie palcami w dół, po boku ciała. Jeśli wizualizujesz przepływ energii i puszczasz ją przez palce w dół, zostaw tak swoją rękę, cały czas utrzymując połączenie palców z ziemią, z Matką Ziemią. Wdech. Wydech. I ostatnia seria. Zawsze przypomnij sobie, od której strony zaczynałeś praktykę i zakończ po drugiej stronie. Czyli w tym przypadku prawa strona kończy. Wdech.
I na zakończenie przytulasz do siebie swoimi dłońmi Chi Matki Ziemi, też Chi Ojca Nieba, Yang Chi. Otulasz się nim i z tyłu przy szyi rozplatasz ręce. I z wydechem spływasz w dół, w stronę ziemi. Uformuj kulę światła w dłoniach. Wdech, otwórz ręce, ramiona, łokcie, nadgarstki, palce. Przyciągnij Chi Matki Ziemi do rąk, do dłoni, kciuki na zewnątrz i z wydechem spływaj w dół, ściągając Yang Chi w stronę ziemi. Ten idealny balans, harmonię, też światło wszechświata, światło całego nieba, gwiazd, słońca, księżyca. Kieruj z wydechem, jak prysznic światła, który napełnia Twój górny dantien, środkowy dantien, również Twoje gardło, dolne dantien. Jeśli chcesz, na zakończenie praktyki możesz położyć jeszcze dłonie na dolny dantien, zostać jeszcze przez chwilę, karmiąc swoje chi. Możesz powtarzać sobie, jestem w chi i chi jest we mnie. Aby zakończyć, połącz dłonie razem, podziękuj swojemu ciału. Wdech. I z wydechem stopy razem. Dziękuję. Mam nadzieję, że praktyka się Tobie podobała. Korzystaj z niej, jak tylko możesz, kiedy potrzebujesz takiego zagłębienia się w siebie. A każdy tego potrzebuje. My nie możemy być cały czas na zewnątrz i liczyć na to, że spokój, harmonia i odpowiedzi na nasze pytania przyjdą z zewnątrz, kiedy nie jesteśmy w tej samej wibracji, co odpowiedź. Jeśli masz ochotę, zapraszam Ciebie do udziału w kursie, do skorzystania właściwie z kursu, który jest dla woreczka żółciowego czy pęcherzyka żółciowego, dla wątroby, w którym między innymi znajduje się to ćwiczenie, które zrobiliśmy przed chwilą. Kurs jest dostępny na mojej stronie www.kalyaniyogachigong.com. Tam znajdziesz go, klikając na główną stronę lub na kursy, które są dostępne do wykupienia. Jest to 6-tygodniowy program, właściwie 7-tygodniowy program, w którym nauczysz się też dźwięku, oddechu, ksi, masażu, praktyk kaligrafii health, wudi hundun, yin jin jin. Dowiesz się na temat diety, 5 przemian i tego niezwykłego aspektu pokarmów, które potrafią wzmacniać chi, rozbijać zastój chi w wątrobie, albo wręcz przeciwnie go pogłębiać. Czyli warto się dowiedzieć, jakie produkty nie są korzystne dla naszego ciała, jeśli chodzi o wątrobę. I dowiesz się również, jakie zależności są między organami wewnętrznymi. I jak wygląda cykl wzrostu i dlaczego poszczególne elementy są przypisane do poszczególnego organu wewnętrznego i dużo jeszcze ciekawych rzeczy dotyczących emocji i Twojej ekspresji w życiu. W zależności od tego, w jakim stanie jest Twoja wątroba, czy jest zharmonizowana energetycznie, czy ma jakieś zaburzenia, dysharmonie, o których też dowiesz się właśnie z tego kursu. I co z tym zrobić? Dziękuję Tobie jeszcze raz. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w następnym wideo. Hop!